Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 7, w wersetach od 1 do 10? Gdy dokończył wypowiadanie wszystkich swoich słów do słuchającego go ludu, wszedł do Kapernaum. Sługa pewnego setnika, bardzo ceniony przez niego, chorował i już prawie miał umrzeć. Gdy usłyszał o Jezusie, posłał do niego starszych z Żydów, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A gdy oni przybyli do Jezusa, prosili go gorliwie: godny jest tego, abyś mu to uczynił. Miłuje nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Wtedy Jezus wyruszył z nimi, a gdy już był niedaleko od domu, posłał setnik do niego przyjaciół, mówiąc mu: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach. Dlatego też samego siebie nie uważałem za godnego, aby przyjść do ciebie. Powiedz jednak słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Podlegam władzy i mając pod moimi rozkazami żołnierzy, mówię temu: idź, a idzie, a drugiemu: przyjdź, a przychodzi, i swojemu słudze: czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i zwrócił się do idącego za nim tłumu: powiadam wam, w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Gdy wrócili do domu ci, którzy byli posłani, znaleźli chorego sługę zdrowym. Zachowanie rzymskiego oficera w trakcie choroby jego sługi jest nadzwyczaj piękne. Jak uradowało to serce Pana Jezusa, gdy u cudzoziemca zobaczył taką uniżoność i wiarę. Był to poganin, który uwierzył Bogu Izraelskiemu. Zainteresował się narodem, który przez swoją niewierność dostał się pod panowanie Rzymian. Wybudował nawet Żydom synagogę. Bojaźń Bożą okazał w pokorze. Czuł się niegodny przyjść do Pana bezpośrednio, dlatego posłał starszych żydowskich, aby przedstawili Panu jego prośbę. Uważał się za niegodnego, aby Pan wszedł pod jego dach. Wysłańcy złożyli o nim jednak dobre świadectwo. Ponad wszystkim stała jednak jego wiara w Pana Jezusa, w jego wszechmoc, autorytet i dobroć. Powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Wierzył, że wystarczy jedno słowo wypowiedziane z ust Syna Człowieczego. I mamy tutaj odnośnik do 4 rozdziału i 32 wersetu tej Ewangelii. I zdumiewali się nad nauką jego, ponieważ przemawiał z mocą. I jeszcze odnośnik do 5 rozdziału i 5 wersetu. A odpowiadając, Szymon rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. Patrz, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Czytamy w 1 liście Piotra, 2 rozdziale, 6 i 7 wersecie.